Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Diakon Tymoteusz Krajewski 8 listopada: Życie w najwyższym ubóstwie. Lekcja: Z ubóstwem ducha, który jest prawdziwą pokorą, łączyła całkowite ubóstwo rzeczowe. Przede wszystkim na początku swego nowego życia kazała sprzedać swoje dziedzictwo, jakie jej się należało. I nie zatrzymawszy dla siebie zupełnie nic z uzyskanej kwoty, wszystko rozdała ubogim. Od tej chwili, pozostawiwszy świat za sobą i wzbogaciwszy się wewnętrznie na duszy, biegła za Chrystusem swobodna i lekka, bez trzosa. W końcu zawarła tak mocny sojusz ze świętym ubóstwem i tak bardzo je ukochała, że nie chciała nic posiadać, jak tylko Chrystusa Pana. A także córkom swoim nie pozwalała na posiadanie czegokolwiek. Była przekonana, że w żaden sposób nie można pragnąć nieba, owej najdroższej perby, jaką nabyła, sprzedając wszystko, łącznie z absorbującym i kłopotliwym zajmowaniem się dobrami doczesnymi. Bardzo często to powtarzając, wpajała w swoje siostry przekonanie, że ich wspólnota wtedy będzie miła Bogu, kiedy będzie bogata w ubóstwo. I że przetrwa na stałe pod tym warunkiem, jeśli zawsze będzie się bronić zwierzy najwyższego ubóstwa. Zachęcała je w tym maleńkim gniazdku ubóstwa do upodabniania się do Chrystusa Ubogiego, którego ubożuchna matka złożyła jako niemowlę w ciasnym żłobie. To szczególne wspomnienie nosiła zawsze jak klejnot ze złota przypięty na piersiach, Ażeby kurz rzeczy ziemskich nie wcisnął się przez nie do serca. Legenda o świętej klarze zasyżu. Meditacja Jest czymś zupełnie naturalnym, że kto usłyszy imiona świętych Franciszka i Klary, ten zaraz skojarzy ich z ubóstwem. Być może, że to właśnie ci święci dali Kościołowi najpiękniejszy przykład zrealizowania błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubóstwo stanowi kolejny istotny element charyzmatu klariańskiego. Z ubóstwem ducha, który jest prawdziwą pokorą, łączyła całkowite ubóstwo rzeczowe. Ubóstwo, jako cnota, powinno obejmować dwa wymiary naszego życia: duchowy i cielesny. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że nie ma ubóstwa materialnego bez duchowego i odwrotnie. Jeśli ktoś chciałby te dwa wymiary rozdzielić, to wtedy zniszczy całość. Święta Klara, myśląc i pisząc o ubóstwie, ciągle miała przed oczyma całość tej cnoty. Droga do zachowania ubóstwa o świętej Klary miała następujące etapy: Pozostawienie siebie i swoich planów. By móc przyjąć projekt Boga. Bez tego duchowego wyrzeczenia się, które jest praktycznym ubóstwem, nie byłoby możliwe zrealizowanie się Bożego planu w życiu świętej klary. Można więc powiedzieć, że pierwszeństwo ma ubóstwo duchowe, bowiem ono w pierwszym rzędzie uzdalnie nas do przyjęcia woli Bożej. Rozdanie wszystkiego ubogim, bez zatrzymywania czegoś dla siebie. By móc nabyć ewangeliczną perłę, Trzeba najpierw sprzedać wszystko, co się posiada. Pozostawienie czegokolwiek dla siebie praktycznie uniemożliwia nabycie pola z perłą. Codzienna praktyka życia ubogiego, na którą składały się praca, nieprzyjmowanie dóbr, zadowolenie się tym, co konieczne, dzielenie się tym, co się posiada. Ubóstwo jest tym, co przyciąga hojność Boga. Tylko wtedy, gdy jesteśmy autentycznie ubodzy, Możemy doświadczyć cudów Bożej Opatrzności. Trzeba pamiętać, że ubóstwo, tak jak każda inna cnota, nie jest czymś raz nabytym, ale wymaga nieustannego odnawiania wyboru. Musimy być także świadomi naszej natury, która pragnie mieć jakieś oparcie, pewność. Tymczasem praktyka ubóstwa prowadzi nas do opierania się jedynie na Bogu, do którego dochodzi się przez wiarę która zawsze jest naznaczona tajemnicą, niepewnością. Zatem, im więcej ubóstwa, tym więcej wiary, zaufania Bogu, pewności, że On o wszystko się zatroszczy. Być ubogim, według świętej klary, to znaczy żyć bez własności. Jest oczywiste, że każdy człowiek ma swoje potrzeby, także wspólnota potrzebuje klasztornych murów, sprzętów, książek. Żyć w ubóstwie. To nie znaczy niczego nie posiadać, ale do niczego się nie przywiązywać, nic nie nazywać swoim, być gotowym wszystko opuścić. Każde nieuporządkowane posiadanie, to znaczy takie, kiedy mówimy, że bez tego nie możemy żyć, albo się obejść, sprawia, że to nie jakaś rzecz nam służy, ale my służymy tej rzeczy. Życie bez własności stoi na straży naszej wewnętrznej wolności bez której nie jest możliwe całkowicie przylgnięcie do Boga. Święta Klara doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jak długo siostry będą zachowywać ubóstwo wewnętrzne i zewnętrzne, tak długo ta wspólnota będzie miła Bogu. Można by więc powiedzieć, że najpiękniejszą ozdobą franciszkańskiego klasztoru jest brak wszelkich ozdób, a więc tego, co jest zbyteczne i niepotrzebne. Ubóstwo jest tym, co przyciąga Boga i ludzi spragnionych ewangelicznej autentyczności. Nigdy nie można pogodzić życia luksusowego i wygodnego z wymaganiami Ewangelii. Wspólnota franciszkańska ma być zawsze świadkiem tego, że Bóg sam wystarcza w świecie, który zamienił się w gigantyczne targowisko, na którym człowiekowi wydaje się, że może wszystko kupić za pieniądze. Oracja Prosimy Cię, Panie, o łaskę częstego odkrywania znaczenia ubóstwa w naszym franciszkańskim życiu. Pomóż nam coraz głębiej je rozumieć i wierniej praktykować, tak aby było ono prawdziwą ozdobą naszych klasztorów.